Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 209. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Otoczenie ma znaczenie, a dom to nasze sanktuarium. To już wiemy z poprzednich odcinków, moi drodzy, niezależnie od tego, jak górnolotnie może to brzmieć. Nie jesteśmy jednak tutaj na tej ziemi sami. To, jak żyjemy, ma wpływ na planetę. Ona oddziałuje na nas i na nasze zdrowie. Zmiany klimatyczne i ingerencja człowieka w świat przyrody zmuszają nas zatem do wprowadzania ulepszeń także w budownictwie i w aranżacji wnętrz. Zaprosiłam do siebie Natalię Szyk trochę, architektkę, która zajmuje się właśnie ekoprojektowaniem. To pojęcie może być rozumiane na wiele sposobów, dlatego postaramy się dzisiaj zdefiniować i zrozumieć, czym jest ekologiczny dom, czy jest to opcja tylko dla zamożnych, a może dom przyjazny środowisku to zwykła fanaberia? Dowiemy się również, jak wygląda ekobudownictwo w różnych stronach świata. Przeniesiemy się do Holandii, Urugwaju i Tajlandii. Porozmawiamy o tym, co motywuje Polaków do wprowadzania ekologicznych zmian w swoich mieszkaniach oraz jak będzie wyglądała przyszłość architektury. Przyszłość dobra zarówno dla naszego zdrowia, jak i dla planety. Zanim przejdziemy do tej rozmowy, mam do Was małą prośbę. Jeśli jesteście stałymi słuchaczami i słuchaczkami podcastu, to będzie mi bardzo miło, jeśli znajdziecie chwilę, aby podcast zrecenzować. Możecie to zrobić w aplikacji, w której słuchacie podcastu. Jeżeli jest to Spotify, tam macie opcję wystawienia programowi wybranej liczby gwiazdek. Na iTunesie też jest funkcja gwiazdkowania oraz możliwość napisania kilku słów opinii. Jeżeli słuchacie mnie na YouTubie, tam możecie zasubskrybować mój kanał, polubić wybrany odcinek, zostawić komentarz, ale jeżeli macie ochotę na bardziej dynamiczną dyskusję i pogłębianie tematów około podcastowych, to lećcie koniecznie na mojego Instagrama, czyli instagram.com/karolinasobańska. A jeżeli jesteście z jeszcze innego świata, to założyłam TikToka Karo Sobańska i tam jemy różne dobre rzeczy w Paryżu i podziwiamy ładne widoki. To już jako dygresja i ciekawostka, ale w te wszystkie miejsca Was zapraszam i za recenzję bardzo, bardzo dziękuję. A teraz przechodzimy do wysłuchania rozmowy z Natalią Szyk Trochą. Cześć Natalia. Cześć Karolina, bardzo mi miło. Ojej, mi jest bardzo miło Cię gościć, bo czeka nas tyle ciekawych tematów i też dużo u mnie jest tych kwestii związanych z otoczeniem i tym, jakie ona ma wpływ na nasze życie, więc powiem Ci, że to wydaje mi się takim pięknym i pogłębieniem i poszerzeniem tej całej wiedzy, którą sobie wspólnie zbieramy, ale chciałabym zacząć od cytatu. Aż mi się chce śmiać, bo ty nie wiesz, bo ty w ogóle nie wiesz, co ja powiem, nie. Ale stoi, to nie jest nic strasznego. Podróżuję po świecie, odkrywając ekodomy i sprawdzam, jak buduje się w różnych zakątkach świata. Jak ja to przeczytałam, pomyślałam sobie, wow, to nie jest najfajniejszy scenariusz na życie? Jak ty na to wpadłaś? Aż się wzruszyłam, jak to powiedziałaś teraz. Ojej, jak ja na to wpadłam. No to jest długa historia, ale postaram się ją skrócić. Pracowałam jako architekt w biurze w Warszawie, chodząc normalnie od 9 do 17 i po jakimś czasie uznałam, że to życie jest, to nie jest dla mnie życie, takie chodzenie do pracy od rana do wieczora, weekend i wyjazd na wakacje raz w roku. Więc któregoś wieczoru uznaliśmy z mężem, że rzucamy wszystko, wydajemy całe pieniądze, które które dostaliśmy na ślubie i wyjeżdżamy na 2 miesiące do Tajlandii zastanowić się, co dalej. Nie zastanawiałam się jakoś intensywnie, po prostu któregoś dnia mieszkaliśmy na takich super egzotycznych wysepkach, w drewnianych czy tam bambusowych domkach na plaży i któregoś dnia poszliśmy na spacer
Na drugą stronę wyspy szliśmy przez dżunglę i ja nagle zobaczyłam, że nawet nowo mam ciarki, jak o tym mówię, że ta dżungla jest cała wycinana wewnątrz, jak po prostu cała, że to jest wielki plac budowy, pourywane drzewa, gdzieś na jakimś drzewie wisiała małpka. Ja po prostu szłam i było mi tak smutno, jak na to patrzyłam, bo też jako architekt po prostu wiem, że można oni tam generalnie, tam Chińczycy budowali ogromny resort i ogromne kasyna na jakiejś mikrorajskiej wysepce, gdzie nawet auta nie jeździły. Ja na to patrzyłam i myślałam, Boże, co my robimy z tym światem? I wiem, że można budować w inny sposób, równie wydajnie i równie pięknie. I wtedy uznałam, że muszę zacząć pokazywać ludziom, że można budować i w inny sposób. I po powrocie do Polski zaczęłam zajmować się, jakby powstała wtedy Savagaya. I zaczęliśmy myśleć, co dalej, i wpadłam na pomysł, że najlepszą formą pokazania ludziom, jak budować inaczej, jest po prostu pokazanie, jak inni ludzie żyją w różnych zakątkach świata. A że uwielbiam podróżować, to po prostu zaczęliśmy podróżować i nagrywać innych ludzi, inne domy. Piękne. A jakie miejsca udało Wam się odwiedzić? Byliśmy w Holandii, która jest takim moim kochanym miejscem. Ja tam kiedyś przez rok pracowałam w biurze architektonicznym, więc to było pierwsze miejsce, które nagrywaliśmy. Było to takie dla mnie taką naturalną kontynuacją, też Holandia jest mega rozwinięta, jeśli chodzi o architekturę i ekologiczną architekturę. Potem wyjechaliśmy na 2 miesiące do Urugwaju. Nie nagrywałam wiele miejsc, bo generalnie moja idea jest taka, żeby nie podróżować co 5 dni w nowe miejsce, bo nie jest to ekologiczne. Tylko jechaliśmy na długi okres czasu, na przykład właśnie na 2 miesiące do Urugwaju i tam nagrywałam dużo różnych miejsc. A teraz właśnie niedawno skończyłam nagrywać serię w Polsce. Także te 3 miejsca. I w Tajlandii, ale w Tajlandii nie nagrywałam, tylko po prostu mam jakby dużo informacji stamtąd, przez to, że tam mieszkaliśmy. Ale te miejsca są, no, po pierwsze bardzo rozrzucone po świecie. Totalnie się, w pierwszej chwili, kiedy się nad tym zastanawiamy, totalnie się od siebie różnią. Czy ty mimo wszystko znalazłaś jakieś wspólne mianowniki tego ekobudownictwa? Coś, co łączy te wszystkie miejsca? Tak, dużo. W ogóle fajnie byłoby powiedzieć, co to jest ekobudownictwo, co to jest ekodom. Ja zawsze, kiedy zaczynam nagrywać jakiś dom, to jednym z moich pytań jest do właścicieli czy do architektów, bo czasem nagrywam z właścicielem, czasem z architektem. Pytam się, co to jest ekodom. Nagrywałam, no myślę, że około 20 albo nawet więcej domów. I powiem Ci, że nigdy się ta odpowiedź nie zdublowała. Dla każdego to pojęcie jest zupełnie czymś innym i dla mnie też jest w sumie przez te lata, bo zajmuję się tym od 3 lat, przez te 3 lata to mocno ewoluowało. Na początku dla mnie ekodom to był taki dom, który ma mnóstwo nowoczesnych instalacji, ma bardzo niską emisję dwutlenku węgla, ma panele fotowoltaiczne, pompę ciepła, oczyszczanie powietrza, nie generujemy odpadów. I tak, to jest ekodom, ale podczas moich podróży zrozumiałam, że jakby konceptów ekodomu jest tak dużo. I teraz mam trochę inne do tego podejście. W mojej głowie ekodom to jest coś trochę innego, ale to jest moja definicja. Dla kogoś innego to może być zupełnie inna. I dla mnie ekodom to jest miejsce, które jest zdrowe. Przede wszystkim dla nas, to jest mega ważne. Zbudowane z naturalnych materiałów, bo one są dobre dla nas i dobre dla planety. To jest miejsce, które jest właśnie wybudowane w poszanowaniu dla natury i które jakby czerpie z natury i jakby tak współgra z nią, nie jest w kontrze. Oczywiście fajnie, jeśli są jakieś nowoczesne instalacje, fajnie, jeśli jesteśmy samowystarczalni, mamy panele fotowoltaiczne, ale jakby taką moją główną ideą w tym momencie jest pokazanie, że ekodom jest dostępny finansowo dla każdego, nie tylko dla tych najbogatszych, których stać, wiesz, na super nowoczesne rozwiązania. No właśnie, bo powiedziałaś o tych wszystkich aspektach, które ja sobie w głowie wynotowałam i też właśnie myśląc o naszej rozmowie, nie umiałam zdefiniować, czym to ekobudownictwo tak naprawdę może być, bo za tym szyldem może kryć się dużo różnych rozwiązań i podejść. I z jednej strony przyszło mi do głowy, że dla wielu ludzi nadal coś, co jest ekologiczne, jest ekonomiczne, czyli tutaj właśnie ten aspekt finansowy. Dla kolejnej grupy, albo może dla tej samej, bo przecież możemy mieć dużo różnych jakichś tam czynników i celów,
mamy tutaj właśnie te kwestie, że to ma być dla nas dobre. Tutaj też pasuje zawsze, w każdym moim odcinku będzie jakaś analogia jedzeniowa chyba, ale że to jest tak jak z ekologicznym jedzeniem, tak? Każdy ma troszkę inne powody, dla którego po nie sięga i znam wiele osób, dla których to, że to jest z dobrego źródła, że to jest dla nas zdrowe, że to jest w cudzysłowie czyste, tak jak może być w przypadku budownictwa, to będzie dla tych ludzi najważniejsze. Mamy ten aspekt planetarny, czyli że to jest, najmniej obciąża planetę, może w takim szerszym spojrzeniu typu właśnie ślad węglowy czy jakieś tam powtórne wykorzystanie energii, ale mamy też tą ekologię taką lokalną, czyli ten mikroklimat, czyli to, żeby to nie ingerowało w tą przestrzeń wokół nas, wokół naszego domu. I zastanawiam się, no bo w sumie twoja definicja łączy poniekąd wszystkie te rzeczy, o których teraz rozmawiamy. Czy to oznacza, że da się spełnić jakby te wszystkie wytyczne naraz, budując jeden taki idealny dom ekologiczny? Tak, oczywiście, że da się, ale fajnie, że podałaś tą analogię z jedzeniem. Ja też staram się odwoływać do takich aspektów ekologicznego życia, które już stało się takie bardziej mainstreamowe i dla nas oczywiste. Da się zrobić idealny, ekologiczny dom, ale w tym całym ekologicznym życiu chodzi o to, żeby było dużo nieperfekcyjnych osób niż garstka takich, które zrobią wszystko po prostu perfekcyjnie. Ja sama nie mam perfekcyjnego, ekologicznego domu. Ja sama popełniam często błędy. I tak najważniejsze jest to, żebyśmy jakby zrozumieli, co dla nas jest ważne. Czasem jest tak, że ktoś na przykład często jest tak, że ktoś decyduje się na panele fotowoltaiczne tylko i wyłącznie dlatego, że dzięki temu będą mieli tańszy prąd. Jeśli tak jest, super. Ja kiedyś przeprowadzałam wywiad z takim ekstra architektem, w ogóle topową osobą z Nowego Jorku, który zajmuje się jak to po polsku powiedzieć, projektuje tak, żeby zapobiega wyginięciu świata. O tak, on jest jakby generalnie świetnym architektem. I on mi coś takiego powiedział. Bardzo, bardzo mocne słowa, w ogóle duża obietnica. On ma wielkich, bo on zatrudnia ze 100 osób, biologów, geografów, polityków, designerów i oni jakby wspólnie działają, żeby wymyśleć różne rozwiązania. To jest w ogóle genialny gość, mega mnie zainspirował. I on mi jakby kiedyś takiego powiedział, że jeśli ekoarchitektura nie będzie dostępna finansowo, to nie zadziała, bo ktoś jakby, tak na przykład jak z panelami fotowoltaicznymi, ktoś wybiera to dlatego, że dla niego to jest ekonomiczne, a jakby efektem ubocznym jest to, że mam niższy ślad węglowy i mniej zaczyszcza to powietrze. Także Jezu, tak trochę zboczyłyśmy od głównego pytania, ale to jest też tak obszerny temat. Nie, no dobrze, możemy, słuchaj, dać się ponieść dygresją, bo oczywiście zapytałam Cię o te różne wnioski wspólne i różne strony i aspekty tych zabudowań w różnych stronach świata i do tego na pewno wrócimy, ale myślę, że ta kwestia finansowa to jest coś, nad czym się warto pochylić. Opowiedziałaś kilka cennych rzeczy. Po pierwsze, że na pewno to jest jakaś moda, to, że budujemy ekologicznie, co ja zawsze uważam za super modę. To trochę tak jak, nie wiem, ze zdrowym jedzeniem czy z roślinnym jedzeniem. Nawet jeżeli to jest moda i ktoś to robi, bo to jest modne, no to dla mnie wspaniale. Cieszmy się, że właśnie to jest modne. Ale jednocześnie może być przez wiele osób takie ekobudownictwo, czy takie właśnie fancy, mówiąc po polsku, domy ekologiczne, naturalne, mogą być kojarzone z jakąś właśnie fanaberią i z czymś, na co mogą pozwolić sobie nieliczni. Jednak nadal, pomimo, że rozmawiamy o tym, że to ma być dostępne długoterminowo dla wszystkich, wydaje mi się, że nadal takie życie i takie budowanie jest mocno elitarne i nieosiągalne dla wielu ludzi. Czy wydaje Ci się, że to się zmienia, czy jakby ta pewna stygmatyzacja jest zasadna? Tak, zmienia się. Wiesz co, to ja może w takim razie wrócę do tego Twojego pierwszego pytania i opowiem, czy tam któregoś, i opowiem, jak to wygląda w Urugwaju, jak to wygląda w Holandii, jak to wygląda w Polsce, bo to są trzy w sumie bardzo różne kraje. I ja podczas moich podróży jakby zauważyłam, można powiedzieć, trzy takie nurty plus jeden przyszłościowy, ale trzy, które są obecnie teraz. Więc pierwszy z nich to jest, on często pojawia się w Polsce pod pojęciem ekodom.
Pierwszy to jest właśnie budowanie takiego domu z naturalnych materiałów, super zaizolowanego, który nie traci ciepła, nie traci zimna latem, który ma nowoczesne technologie, elektrownię wiatrową, przydomową oczyszczalnię ścieków, taki katalogowy ekodom, tak jak pewnie większość z nas sobie wyobraża, który jest dosyć kosztowny, bo mówmy się, wykorzystywanie tych samych naturalnych materiałów z certyfikatami tych wszystkich instalacji, to jest drogie i to nie jest dostępne dla wszystkich. I to często pojawia się w Polsce. Dosyć często pojawiało się w Holandii, ale już takie trochę złamane innymi stylami, o których zaraz opowiem. A na przykład w Urugwaju tego było bardzo mało. A w Urugwaju nagrywałam dwa domy, które projektował taki topowy urugwajski nagradzany architekt. I one nie miały żadnych takich zaawansowanych instalacji. Więc tak, drugi nurt, taki zupełnie przeciwny, to jest dla osób, które nie mają zbyt dużo pieniędzy i one dużo kombinują. Tego było mnóstwo w Urugwaju i dosyć dużo w Holandii. To są domy wykorzystujące dużo materiałów z recyklingu, z drugiego obiegu, jakieś takie różne sprytne rozwiązania w Urugwaju. To jest też bardzo generalnie to, jak wygląda dom i jako architektura jest mocno związane po pierwsze z klimatem, a po drugie z prawem, które jest w danym państwie. Urugwaj jest bardzo wolnym państwem. I tam jest jakby, ludzie mogą sami budować sobie domy tak naprawdę. Jest bardzo mało przepisów, które definiują to, jak dom ma wyglądać. Więc dużo osób, które ja tam poznałam, wybudowało swoje domy własnoręcznie, bez projektu, bez architekta, tylko oni sami po prostu kombinowali i wymyślali. Więc tam jest mnóstwo takich super sprytnych rozwiązań, typu wykładanie ścian europaletami i schodów. Jeden dom, który nagrywałam, miał wszystkie okna i drzwi z recyklingu i one były wszystkie zupełnie w innym stylu i wyglądały po prostu rewelacyjnie, takie były z duszą. Stół był wykonany, ten film jest u mnie w ogóle na YouTubie, taka krótka wersja. Stół był wykonany z drewna ze spalonej stodoły, które oni gdzieś tam... ze spalonej stodoły, z drzewa, z gatunku drewna, które już wyginęło, więc w ogóle nie byłoby opcji, żeby coś takiego zrobić. Chroniony gatunek. Tak. Tak, tak. Więc no, oni mają tam tysiące sprytnych rozwiązań. Na przykład dom, o którym ja mówię, on tam miał 80 metrów i kosztował łącznie 100 tysięcy złotych jakby z całym wyposażeniem, ze wszystkim, z meblami i tak dalej. Więc to nie jest jakaś tak naprawdę wysoka kwota, jeśli się pomyśli o budowie domu. I tak samo tego dużo było tego typu rozwiązań w Holandii, ale Holandia to jest taki trochę miks, bo Holandia jest bogatym państwem, oni też nie boją się eksperymentować i tam nowoczesne technologie łączą się właśnie z wykorzystywaniem tego, co już mamy w jakiś taki fajny, sprytny sposób. I ja też tak, to jest ten nurt, w którym ja najbardziej się utożsamiam, żeby korzystać z tych nowych osiągnięć, ale żeby wykorzystywać dużo starego. Na przykład w Holandii oni w ogóle nie boją się kupować jakichś tam, nie wiem, antyków, starych mebli. Znaczy antyków, okej, to jest inna historia, ale wiesz, mebli z drugiej ręki, zgarniania mebli ze śmietników. Ja mieszkałam przez rok w Holandii. Nie mieliśmy jakoś super dużo kasy, byłam wtedy na studiach i to jest normalne, że idziesz wieczorem przez miasto, a tam pod śmietnikami stoją, wiesz, jakieś super meble, drewniane krzesła, mega kanapy, łóżka, lampy, drewniane kosze, po prostu no wszystko, więc oni to wystawiają, bo wiedzą, że ludzie sobie to potem zgarniają. Co na przykład w Polsce wciąż używanie, bo jestem też architektem, projektuję domy i ekologiczne wnętrza w Polsce, więc mam taki feedback ze strony klientów. To nie jest aż tak, ludzie boją się kupować rzeczy z drugiego obiegu, czy to do budowy domu, na przykład okna, czy meble. Niektóre meble tak, na przykład kanapę, łóżko, to są takie rzeczy, że ludzie nie chcą mieć łóżka albo kanapy, na której ktoś siedział. U nas jednak w Polsce jest tak, że ludzie chcą mieć takie coś porządnego, takiego na lata. Ile ja się rozmawiałam z ludźmi, że dom drewniany to nie jest coś, co jak przyjdzie podmuch wiatru, to zginie. Więc widzisz, no trzy kontynenty, ale trzy państwa i trzy zupełnie różne mindsety i jakby trzy albo nawet więcej opcji na budowanie ekodomów. I każde jest super. Ale też słuchając Ciebie, przychodzi mi do głowy taki wniosek, że promowanie i edukowanie i rozwijanie ekoarchitektury musi być na maksa spersonalizowane. No wiadomo, że też każdy klient jest inny, ale że tak jak powiedziałaś, że dostosowujemy to chociażby do
klimatu, ale też nawet do mentalności ludzi, że inne argumenty przemówią do Polaka, inne argumenty może do jakiejś osoby mieszkającej w Ameryce Południowej, czy nie wiem, kogoś, kto mieszka w Stanach. No właśnie, więc zastanawiam się, czy w ogóle możemy rozmawiać o jakichkolwiek uniwersalnych zasadach, czy jest coś, co jednak łączy tą ekoarchitekturę, bo jednak ja bym się skłaniała ku temu, że ekoarchitektura to jest taka, która jest dobra dla naszej planety i jej nie obciąża. Czy mimo wszystko wydaje ci się, że te nurty, o których powiedziałaś, te kraje, które zwiedziłaś, starają się być dobre dla planety Ziemi, że to jest jakaś wspólna część? 100%. To jak nawet sobie tak przed naszym nagraniem myślałam o tych trzech w sumie miejscach głównych, gdzie nagrywałam, to przyszedł mi do głowy właśnie taki wspólny pierwiastek, to jest mega poszanowanie dla natury i projektowanie w zgodzie z naturą, które w każdym państwie oznacza zupełnie coś innego, bo na przykład w Holandii te dwa domy tego super architekta, które nagrywałam, jeden z tych filmów jest na moim YouTubie, w ogóle ten dom nazywa się Follow Nature i on wykorzystuje właśnie sprytne rozwiązania, które daje nam natura. Ten architekt jest surferem, który surfuje właśnie w tym miejscu, gdzie ten dom powstał, więc on mega dobrze rozumiał pogodę i wszystko, co się dzieje w tamtym miejscu. I ten dom zaprojektowany jest tak w Urugwaju, gdzie jest naprawdę ciepło latem, że on sam się chłodzi latem, zimą sam się nagrzewa, ma tak zaprojektowane patio, w Urugwaju mega często wieje, że siedzimy sobie i zimą grzejemy się na słońcu na zewnątrz, jednocześnie obserwując morze, ale wiatr nas nie męczy, więc po prostu ono tak mega dobrze rozumiemy naturę. W Polsce jest tak, bardzo są popularne domy pasywne, jeśli chodzi o ekologiczną architekturę. W Polsce z kolei musimy się wystawiać do słońca, bo tego słońca jest mniej. Zimą potrzebujemy mieć duże przeszklenia od strony południowej, żeby to słońce łapać. W Holandii jeszcze są inne aspekty, bo oni z kolei walczą z wodą. Mają tej wody dużo, za dużo, więc uczą się, jak budować na wodzie. W ogóle nagrywałam też takie osiedle, też ten film jest u mnie na YouTubie. Tam było to jest osiedle domów na wodzie. W ogóle to jest świetna historia tego osiedla. Ale oni wiedzą, że poziom wód będzie się podnosił wraz z upływem lat. I te domy były zaprojektowane tak, że miały takie specjalne mocowania, że one, jeśli się będzie podnosił poziom wody, to one nie będą tonęły, tylko po prostu będą się unosiły nad powierzchnią wody. Co na przykład w Gdańsku jest problemem u nas w Polsce, bo wiem, że wiele rzeczy jest zaprojektowanych tak, że one za już małych kilkadziesiąt lat mogą być zalewane. Zresztą nawet jest historia zalewania plaży, nie pamiętam której, ale w Gdańsku, że ta plaża cała znowu zupełnie nie zniknęła i ma być wydane ileś tam milionów na odbudowanie jej. Także tak, ekologiczna architektura się powinna cechować tym, że ona jakby czerpie z natury, jest bardzo lokalna, no i taka jest mądra. Ale ja zawsze mówię, że dla mnie numerem jeden jest człowiek, bo wydaje mi się, że też dla wielu ludzi, dla moich klientów ważne jest to, jak ja im mówię o tym, że ekodom jest zdrowy dla Ciebie, dla Twojego ciała, dla Twoich dzieci, to jest to, co często przekonuje ludzi. Dokładnie o to miałam Cię teraz zapytać, czyli co to znaczy zdrowy dom? Bo zdaję sobie sprawę, że jakbyś zapytała kogoś na ulicy, czy Twój dom jest dla Ciebie zdrowy, to wiele osób zapytałoby, ale o co Pani chodzi? Czym jest zdrowy dom dla nas? Ja w ogóle też powiem, dlaczego ja zajmuję się małą skalą. Właśnie zajmuję się domami i wnętrzami, bo uznałam, że to jest coś takiego, z czym większość ludzi, prawie wszyscy ludzie, się utożsamiają, bo każdy gdzieś mieszka. Nie zajmuję się taką dużą skalą, jakimiś tam wieżowcami i tak dalej. No. Więc tak, zdrowy dom. No, słuchaj, nie wiem, czy nas słuchają jacyś deweloperzy, więc myślę, że ta opcja taka prywatna jest bardziej tutaj praktyczna. Tak. Zdrowy dom, zdrowe wnętrze, może tak. Opowiem o wnętrzu, bo wnętrze i rzeczy, które mamy w wnętrzu, zawsze jak to mówię, to się rozglądam po pomieszczeniu, w którym siedzę. Naprawdę jest bardzo ważne, żeby było wykonane z naturalnych materiałów, które nie zawierają w sobie chemii, bo w naszych wnętrzach spędzamy 80% czasu, a w sypialni 1/3 życia. Dlatego tak,
Zacznę od sypialni. Ja w ogóle siedzę w sypialni i to jest najważniejsze pomieszczenie w domu, więc jeśli ktoś chciałby zrobić coś u siebie w domu i nie ma dużego budżetu, to skupmy się na sypialni. Więc tak, otoczenie naszego łóżka, poduszki, kołdry, poszewki na pościel powinny być wykonane z naturalnych materiałów, zasłony w pokojach też z naturalnych materiałów. No bo jeśli wieszamy coś z poliestrem, to jest tak jak w naszym codziennym życiu, w odżywianiu i w modzie. Poliester nie jest dobry ani dla nas, ani dla planety ze względu na mikroplastik i no, różne inne rzeczy. Nie będę teraz o tym mówić, bo wydaje mi się, że dużo osób jest już świadomych, co jest złego w poliestrze. Większość materiałów, które mamy w domu, uwalnia lotne związki organiczne, LZO, które bardzo negatywnie wpływają na nasze zdrowie. Od tego mogą być migreny, od tego większość z nich jest nawet rakotwórczych, możemy mieć zawroty głowy, możemy po prostu źle spać. I to nie jest tak, że czujemy to od razu, chociaż niektórzy czują to od razu, ale w takim jakby dłuższym rozrachunku to negatywnie na nas wpływa. I tak naprawdę warto jest spojrzeć na wszystko. Podłogi. Jeśli robimy podłogi z naturalnych materiałów, z drewna, które jest zaolejowane, a nie lakierowane jakąś sztuczną farbą. Podłoga, w ogóle wyobraźcie sobie, jaka to jest wielka powierzchnia u nas w domu. My po tym cały czas chodzimy. Albo ściany, malowanie ścian. Jest mega istotne, żeby malować ściany farbami, które mają mało tych szkodliwych substancji. Generalnie powiem wam, że poruszanie się w tym świecie, nawet dla mnie, siedzę w tym od 3 lat, projektuję też takie wnętrza, jest trudne. To jest takie jak z odżywianiem, wiecie, czytacie etykiety wszystkie, tak. Znaczy czytam nie wszystkie, ale większość. Już powoli wiemy, czego unikać. Tak samo jest z tymi wszystkimi rzeczami do urządzenia wnętrz. Wiele materiałów ma napisane z tyłu na opakowaniu, jaka jest zawartość tych lotnych związków organicznych. Jak nie ma, to ja po prostu muszę to jakoś lepiej, dokładniej sprawdzać. To jest no, bardzo, bardzo złożony i kompleksowy temat, ale no, zdrowy dom to jest generalnie taki, który ma jak najmniej tych sztucznych, chemicznych substancji, które na nas niekorzystnie wpływają. A jeśli już je mamy, to bardzo jest istotne, żeby często wietrzyć pomieszczenie. Po raz kolejny porównanie jedzeniowe, ono też krążyło mi po głowie, kiedy Ciebie słuchałam, że to jest trochę no, taki no, smutny, niesmutny, to rzeczywisty wniosek, że trochę jak w przypadku, nie wiem, porad lekarskich, dietetycznych, my zgłębiając swoją świadomość, zaczynamy być swoimi własnymi terapeutami żywieniowymi, czy też lekarzami, sami się edukujemy i to jest no, wspaniałe z jednej strony, że mamy dostęp do tej wiedzy i możemy realnie wpływać na swoje życie, na swoją jakość życia, na swoje zdrowie. Natomiast z drugiej strony smutne jest to, że znowu musimy zrobić wszystko sami i właśnie wiesz, nasuwa się pytanie, okej, dobra, chcę mieć taki nietoksyczny dom, ja też właśnie używałabym też stwierdzenia takiego po prostu nietoksycznego domu, żeby może ułatwić zrozumienie tego pojęcia. Chcę mieć nietoksyczny dom, idę do architekta, ale jak to ten architekt w ogóle nie wie, o czym ja mówię i wcale jakby nie chce ze mną współpracować, więc w tym momencie ja muszę stać się ekspertem od farb, od podłóg, od substancji i to jest troszkę, no ta perspektywa jest męcząca, że to jest kolejna dziedzina życia, gdzie my musimy przejąć tą inicjatywę i no po prostu mam, wyobrażam sobie, że jako konsument, zresztą sama jestem konsumentką, która nie wiem, w przyszłości urządzi swój dom, że prawdopodobnie to wszystko spoczywa na moich barkach. Tak, tak jest. A jeszcze powiem wam w kontekście tej toksyczności domu, duży plus kupowania rzeczy z drugiego obiegu jest taki, że one wiele z tych substancji ma już wywietrzone. Pomyślcie sobie, jak to jest, jak się wchodzi do nowego mieszkania, wszystko jest nowe. I no ja mam mega wyczulony węch, ja zawsze czuć ten zapach farby, tych nowych mebli, kleju, właśnie kleju, to jest formaldehyd, najgorsza substancja, która dla nas jest. A jeszcze, jakby to odnosisz się do jedzenia, ale ja pomyślałam, że fajnie jest też się odnieść do mody, bo jedzenie już tak trochę osiadło w naszych głowach, a moda jest teraz, zrównoważona moda, no od jakichś tam, nie wiem, roku czy 2 lat stała się moim zdaniem dosyć popularna, albo staje się coraz bardziej popularna. Jeśli chodzi o urządzanie domu w sposób ekologiczny, to jest trochę tak jak z modą.
Czyli tak, chcesz się ubrać ekologicznie, możesz tak, albo wybrać markę, która jest bardzo przejrzysta, zapłacisz za to ubranie więcej, nie wiem, 500 zł, 1000 zł, ale wiesz, że ona jest zrobiona z ekologicznej bawełny, że cały łańcuch dostaw jest, wszystko jest tam w porządku. I tak samo możesz zrobić w ekodomu, kupić, wiesz, jakąś super kanapę z firmy, która jest bardzo przejrzysta, z naturalnych materiałów, fajnie. I to jest super, można tak zrobić, ale to jest drogie rozwiązanie. Więc inną opcją jest na przykład kupowanie, tak jak kupujesz ubrania, w vintage store. I wiesz, one są już z założenia ekologiczne, bo jakby ich ślad węglowy dla ciebie jest no, praktycznie zerowy, tak naprawdę, albo zerowy, nie wiem w sumie jak to określić, chyba jest zerowy w sumie dla ciebie, jako dla drugiej użytkowniczki tych rzeczy. I tak samo możesz zrobić, urządzając swoje mieszkanie. Iść do jakiegoś, jest teraz dużo sklepów, które sprzedają przebrane meble, lampy, które są trochę tam odnowione. One są tańsze niż te rzeczy jakieś tam supermarkowe, ale wciąż możesz to zrobić. Albo jest trzecia opcja, czyli tak jak ubierając się idziesz do lumpa i po prostu przebierasz w tonie rzeczy, może znajdziesz jakąś perełkę. Tak samo jest z mieszkaniem, wchodzisz na OLX czy na jakieś różne inne strony, szukasz, może znajdziesz perełkę. No to jest jakby tak analogiczne, po prostu jeszcze to nie jest aż tak spopularyzowane, ale właśnie wczoraj tak sobie myślałam o tej analogii do mody i wydaje mi się, że to jest tak łatwo można zrozumieć, jak podejść do urządzenia ekologicznego domu, mieszkania. Ja uważam, że to jest świetna analogia. Ale zastanawiam się, bo to też wymaga od nas no, dużego poświęcenia czasu, uwagi, trochę wkręcenia się w ten temat, tak żeby po prostu nas to nie znużyło, żeby mieć z tego jakąś frajdę, tak jak właśnie w przeglądaniu lumpeksów. No trzeba się przygotować psychicznie po prostu na tego typu przygodę. No, wygląda to inaczej niż wtedy, kiedy idziemy do IKEA, po prostu mamy wszystko gotowe i wybieramy sobie z półki, więc na pewno to po prostu jest dodatkowy wysiłek. Ale tak jak zmieniła się kwestia świadomości żywieniowej, zmienia się kwestia świadomości modowej, to zakładam, że ta świadomość projektowania i naszego otoczenia, jego zdrowia też będzie szła do góry, poszerzała się. Czy ty widzisz już jakieś rozwiązania odgórne, albo może masz taką wizję, że to będzie musiało się zmienić z uwagi na to, że nie wiem, mamy realną jakby skutki zmiany klimatu, na które trzeba reagować, czy nie wiem, stan zdrowia ludzi znacznie się pogorszył? Zacznę może w tej wypowiedzi od przytoczenia danych. Zaokrąglając, 40% światowego zużycia energii i 40% światowej emisji dwutlenku węgla to jest sektor konstrukcji, ogólnie budowlany, i 35% zużycia surowców naturalnych to jest sektor budowlany. Dodatkowo za 40 lat ilość zabudowań na Ziemi, jakby metrów kwadratowych łącznie, podwoi się za 40 lat. To jest tak, jakby co 30 dni przez kolejnych 40 lat był budowany Nowy Jork. To jest skala jakaś w ogóle kosmiczna, jak sobie wyobrazimy. Ja nawet nie wiem, gdzie to miałoby się zmieścić. My już jesteśmy tak zabudowani, więc to musi się zmienić, bo inaczej to musi się zmienić. I czy widzę zmianę? Widzę ogromną zmianę. Ja siedzę w temacie od 3 lat tak naprawdę trochę wcześniej, bo ja jeszcze jak pracowałam w biurze, to się bardzo interesowałam ekologiczną architekturą, ale 3 lata temu, kiedy zaczynałam, ja nawet nie miałam za bardzo z kim o tym pogadać w internecie. Naprawdę jakieś takie mikroinicjatywy gdzieś za granicą. Teraz temat się staje coraz bardziej popularny. Jest dużo osób, które o tym mówi. Jest dużo w ogóle takich stowarzyszeń architektów globalnych, którzy działają w takiej większej skali budynku, właśnie w wieżowcach, w biurowcach, ale no znowu to jest jak z modą. To jest na tym samym poziomie w tym momencie, że to jednak jest wciąż ułamek. Chociaż staje się bardziej popularny i właśnie dlatego mi tak bardzo zależy, żeby opowiadać ludziom, że oni mogą to zrobić w sposób dostępny finansowo dla nich, że to jest okej, łączenie ekologicznych rzeczy z super ekologicznego sklepu, ze sklepu vintage i z lumpeksu, z meblami z IKEA, bo tak też żyjemy w normalnym życiu. Tak. Ja też mam rzeczy z IKEA. Lubię IKEA. IKEA jest spoko, Jezus, ja jest też lubię IKEA. No, ale właśnie ten balans jest fajny i ta świadomość, że można, jak każda zmiana w tą stronę
bardziej ekologicznego życia jest dla nas, zresztą IKEA jest ostatnio bardzo ekologiczna i bardzo się zmienia, także... Tak, właśnie akurat też podałam ten przykład wcześniej IKEA, ale uważam, że jak na tak ogromną firmę, to IKEA robi bardzo, bardzo dobrą robotę i w sumie od lat robiła, ale też jest to pewna domena, wydaje mi się, skandynawskich brandów ogólnie i tego nie wiem, czy to jest, czy mogę w ogóle sobie pozwolić na taką generalizację, ale zastanawiam się też w kontekście budownictwa i architektury, czy mamy takie kraje, wspomniałaś o Holandii, które rzeczywiście patrzą tak bardziej długoterminowo, wizjonersko pod kątem dbania o planetę i o nasze zdrowie. Kraje, które mogą stanowić taki przykład i może pociągną inne do tego, żeby też wprowadzały zmiany. Tak, więc wiele krajów już na całym świecie działa w kierunku ekologicznej architektury, ale wiele z nich ma inną motywację do tego i w inny sposób to robią. Więc w Europie kraje zachodnie, Skandynawia, te, które są bardziej bogate i mają więcej przestrzeni i zaplecza finansowego, mają rozwiązane inne problemy i mogą skupić się na, tak powiem, ratowaniu świata. To jest Holandia. Holandię znam bardzo dobrze, bo jakby wciąż jestem związana. Mieszkałam tam kiedyś przez rok, potem przez dwa miesiące. Mam tam dużo znajomych architektów, więc oni, w Holandii jest w ogóle świetne to, że oni bardzo łączą tą bardzo naturalną architekturę, taki powrót 100% do korzeni, tworzenie z super naturalnych materiałów, z najnowocześniejszą technologią, z czego powstają nam domy, które mają ściany z alg, które nam oczyszczają powietrze. Nagrywałam też na tygodniu designu w Holandii, Dutch Design Week, dom, który w ogóle powstaje z grzybni, który w 7 dni rośnie, sam reguluje temperaturę we wnętrzu. To jest jeszcze w tym momencie na poziomie prototypu, ale to się dzieje i oni nad tym tam pracują, nad milionem różnych nowoczesnych rozwiązań, na to, jak zamieniać odpady w materiały budowlane, które nie wiadomo, materiał budowlany z odpadów nie nadaje się do wybudowania twojej sypialni, ale świetnie nadaje się do zrobienia chodnika na przykład, albo jakiegoś tam parkingu, gdzie nie przebywają ludzie. Więc to jest taki jeden nurt tutaj w Europie bogatej, Europie Zachodniej i w Skandynawii, gdzie oni mega kminią nad nowoczesnymi technologiami. Inna sprawa jest jakby określić te państwa, w takich jak właśnie Tajlandia, Kambodża, albo w tych miejscach, takich małych wysepkach, które realnie odczuwają zmiany klimatu, no bo podnoszą im się poziomy wód, tracą ryby i te wszystkie okropne rzeczy, które się dzieją. Oni jakby bardzo propagują też ekoarchitekturę, ale właśnie na zasadzie budowania jak najmniej, trochę powrotu do natury, wykorzystywania tego, co już mamy. A jest też jakby kraj taki trochę jak Polska, trochę jak Urugwaj, który jest gdzieś pomiędzy, bo oni też wszyscy odczuwają zmiany klimatu, każda jedna osoba. Na przykład dom, który nagrywałam w Urugwaju, piękny domek, właściciele wybudowali 4 domki na plaży własnymi rękoma, ekologiczne, samowystarczalne. Jak ja nagrywałam ten dom, nie mogłam nagrywać za bardzo go z zewnątrz, bo z zewnątrz wyglądał okropnie, bo był położony na wydmach, gdzie była lekka zieleń i ten dom praktycznie się spalił. Właściciele razem z okolicznymi sąsiadami stali wokół tego domu i klepali piasek kocami, bo wszystko wokół się spaliło, cała zieleń, która tam była ze względu na suszę. No mi było tak przykro, jak to oglądam, po prostu, że budujesz dom i on się po prostu pali przez to, że są zmiany klimatu, więc tak, generalnie wszystkim na tym zależy i każdy w jakiś tam swój sposób stara się, przynajmniej wśród tych ludzi, których ja poznałam, zdaję sobie sprawę, że ja może w jakiejś bańce się przemieszczam, ale tak, widzę, że to się bardzo, bardzo zmienia. Super jest ta obserwacja, że Holandia czy inne kraje na podobnym poziomie mają tak dobrze, że mogą się zająć zbawieniem świata, a te pozostałe kraje realnie ratują sobie po prostu życie przed jakimiś kataklizmami. To jest trochę taki właśnie też
prawdziwy wniosek, że możemy pozwalać sobie na wymyślanie tych najnowszych technologii, bo jest nam po prostu bardzo wygodnie i to jest jeszcze coś, na co patrzymy no, nie wiem, z wysokiego stołka, też z takiego dużego dystansu, że to nie przytrafia nam się aż tak, jakby realnie nie dzieje nam się teraz krzywda, możemy działać bardziej prewencyjnie, co też nie jest krytyką, bo to trudno, żeby te kraje teraz jakby no, akceptują swoją sytuację i wykorzystują ją. Jest myślę wiele krajów, które mają podobne zasoby, a nie wykonują tej pracy, więc też tutaj ukłony raczej w stronę tych holenderskich rozwiązań, ale tak mnie troszkę rozbawiło to, że włożyłaś Polskę i Urugwaj do jednej kategorii, choć no, są to na pewno bardzo różne kraje i też zupełnie z innymi wyzwaniami się borykające, ale ciekawi mnie to, że rzeczywiście z tego, co mówisz, wynika, że ta motywacja osobista jest jednak najważniejsza, bo tylko to nas przekona do tego, żeby wprowadzać te zmiany. Jakie są czynniki, które najlepiej działają, szczególnie po tym, że ostatnio mówiłaś, że nagrywałaś serię polską, które najbardziej przemawiają do polskiego społeczeństwa? Tak, właśnie skończyłam nagrywać serię polską. To będzie taka krótka seria, 5 odcinków. W zasadzie no myślę, że nie wiem, kiedy ten podcast się ukaże, ale za 2 tygodnie teraz będzie premiera tych pierwszego odcinka. No to już będą, podlinkujemy je. A, fajnie. To muszę się spieszyć, mam motywację. Generalnie już to miałoby być jakiś system. Nie mam wyjścia, dobra, fajnie, super, bardzo się cieszę. Wiesz co, w Polsce aspekt ekonomiczny jest kluczowy. My wciąż jesteśmy pokoleniem takim no, na dorobku i tak sobie właśnie przechodzę w głowie przez te miejsca, które nagrywałam i aspekt ekonomiczny jest ważny, aczkolwiek powiem Ci, że dużo tych miejsc, które nagrywałam, powstało w okresie covidowym. I COVID to był taki moment, gdzie bardzo dużo zmieniło się w polskiej architekturze, bo przez to, że my nie mogliśmy wyjeżdżać, kombinowaliśmy i nie mieliśmy dostępu do lasów przez długi czas i tak dalej, to dużo osób kombinowało, żeby stworzyć swoje miejsce tutaj w Polsce na ziemi w jakiś taki tani i ekonomiczny sposób. I w tym czasie powstało mnóstwo pięknych realizacji w Polsce, właśnie takich sprytnych, ze sprytnych rozwiązań, które nie są bardzo drogie, typu domy przerobione z jakichś wagonów pociągowych. Nagrywałam jurtę, to jest w ogóle świetna sprawa, bardzo szybko się buduje, jest ekstra mikroklimat w środku. Domki, ja akurat go nie nagrywałam, ale wczoraj o nim czytałam, o domku, który ma całą elewację z okien z recyklingu, taką 4-metrową i to jest cała przeszklona elewacja i gość sam wybudował ten dom. No i plus takich rozwiązań jest taki, że one są dużo bardziej ekonomiczne. Wydaje mi się, że w Polakach było dużo strachu przed budowaniem takich nieoczywistych rozwiązań, bo właśnie baliśmy się, że jeśli budujemy dom, to musi być trwały na lata, dla dzieci, dla wnuków, a to się zmieniło właśnie przez to, że w pandemii dużo osób chciało mieć coś takiego swojego i to jest mega duży plus teraz w Polsce. Ale na przykład nagrywałam domek na drzewie, piękny, wspaniały, a w Urugwaju też nagrywałam domek na drzewie i widzę mega różnicę, bo jednak w Polsce te wszystkie projekty, one są dopracowane. Był domek na drzewie, nie miał jakąś wykonaną poręcz ze starej gałęzi, ale ta gałęź była wyszlifowana, aż się błyszczała. Nie ma takiej, wszystko jest zrobione naprawdę na tip-top. Solidnie. Tak, solidnie. Solidnie i porządnie, a w Urugwaju to nie było aż tak solidnie zrobione. No ale to jest akurat chyba dobra cecha, myślę, polskiego budownictwa, że jednak nawet wydaje mi się, że też rozmawiając z różnymi osobami w różnych miejscach na świecie, my mamy całkiem niezłą reputację, jeśli chodzi o jakość budownictwa, wykonania tego rzemiosła, jakim jest budowanie domu, czy tam remontowanie domu. To trochę, wiesz, trochę na marginesie, ale widać też w nas jest jakaś taka potrzeba, żeby ten nasz dom stał właśnie solidnie, porządnie na tym fundamencie. Tutaj wychodzi ze swoich obserwacji to ten strach przed nowością, ten strach przed innowacją, że wolimy jednak trzymać się starych rozwiązań, które działały, bo boimy się, że to co nowe potencjalnie, nie wiem, nam zaszkodzi, ale zastanawiam się, czy też spotkałaś się podczas tej podróży po Polsce, po polskich domach, z tym czynnikiem nietoksyczności i zdrowia, bo mam wrażenie, że jednak my w Polsce, w przeróżnych dziedzinach, mamy fokus na nasze życie, na naszą osobę, na nasz komfort i w pierwszej kolejności stawiamy na komfort finansowy i u nas
zawsze jednak foliówka pójdzie w odstawkę, jeżeli będzie płatna. Co też jest jakby, to jest totalnie ok. Ale kiedy na przykład rozmawiam z ludźmi odnośnie ich wyborów żywieniowych, to tym drugim czynnikiem byłoby to, że ja się będę po tym lepiej czuł. Ja będę inwestował w swoje zdrowie. Czy to też ma już przełożenie w polskich domach, czy jeszcze ta nietoksyczność jest dla nas, wiesz, jakimś takim obcym gruntem? Ma przełożenie. Kurczę, wiesz co, to trochę właśnie zależy od budżetu, który ludzie mają, bo jeden z domów, który nagrywałam, to był super dom pod kątem mikroklimatu i zdrowia dla nas. Ja już ściszyłam głos, jak o tym mówiłam, bo sobie wyobrażam, jak tam siedzę i jak taka jesteś, taka jesteś zrelaksowana. Tak. Tak, dokładnie. To był dom wybudowany w bardzo specyficzny sposób, dom, który oddycha, gdzie ściany, wszystkie ściany są przepuszczalne i cały czas nam jest ta cyrkulacja powietrza. Oni w ogóle pisali na swojej stronie, że w ich domu jest więcej jodu niż nad morzem, ze względu na specyficzny rodzaj drewna, które oni użyli. Podłoga była wykonana z cegieł rozbiórkowych, czyli z drugiego obiegu. Dużo mieli mebli i w ogóle całą podłogę na piętrze była zrobiona to są meble z takiej firmy Regalia. Oni rozbierają stare stodoły, to drewno oczyszczają i z tego tworzą meble, podłogi, drzwi i różne inne rzeczy. To jest taka dosyć ekskluzywna firma. Ale tak, dobra, bo trochę zbyczyłam z tematu. Więc tak, jest część osób, dla których ten aspekt jest ważny. Też może powiem, bo wszystkie domy, które nagrywałam, to są domy, do których można pojechać na weekend. To są domy na wynajem. Więc okay. Więc te osoby może mają trochę inne podejście. I część właścicieli ma takie podejście, na przykład jedno miejsce nagrywałam, gdzie było 15 domów super ekologicznych, drewnianych, dach kryty strzechą. Dużo osób ma pomysł na biznes taki, żeby robić miejsca, gdzie my przyjeżdżamy na taki prawdziwy slow, naturalny odpoczynek, gdzie wszystko jest dla nas zdrowe. Więc tego było dużo, ale to jest to droższe rozwiązanie w Polsce. Ale też dużo było tych tańszych rozwiązań i wtedy wydaje mi się, że aspekt zdrowotny nie był aż tak kluczowy w nich. Chociaż był efektem ubocznym, ale nie było to, jakby to nie była ta główna myśl, która im przyświecała. A powiedz mi, jako że ten temat dla mnie jest bardzo ciekawy, ale też nie uważam, żebym szczególnie dużo o nim wiedziała, ale jest taki koncept, który mi jako osobie, która chciałaby mówić, że żyję świadomie i jestem dobra i dla planety, i dla siebie, i dla wszystkich wokół, nie no, śmieję się, to myślałam sobie, że no ja kiedyś jak wybuduję swój dom, to będzie taki dom, no oczywiście ekologiczny, ale to będzie taki dom samowystarczalny, taki właśnie cały sustainable dom, który po prostu mógłby stać i nie zabiera ziemi ani nikomu innemu w ogóle surowców, energii i sobie radzi sobie sam. Czy to jest wizja utopijna? Czy to jest wizja realna? I czy w ogóle to jest ta droga, w którą powinniśmy iść, czy nie jest to konieczne, żeby te domy były aż tak niezależne i same po prostu, wiesz, przerabiały tą energię na wszystkie sposoby? To nie jest wizja utopijna, to jest w sumie już dosyć popularne. Powiem o Urugwaju i powiem o Polsce. W Urugwaju jest tak, że wiele z tych domów wybudowanych przez właścicieli tanim sumptem było domami samowystarczalnymi, ale to ze względów takich geograficznych. Tam po prostu w miejscach, gdzie one powstawały, tam nie było prądu, nie było wody, nie było odbioru ścieków, więc oni musieli tak wybudować ten dom, żeby był samowystarczalny. W Polsce też jest wiele takich, chociaż w Polsce w zasadzie na większości działek, gdzie się buduje, jesteśmy w stanie podłączyć się do sieci. Ale jeśli budujemy swój dom w miejscu w jakimś takim mocno zurbanizowanym, gdzie podłączenie do sieci to jest dosłownie, nie wiem, tam kilka metrów, to może i warto się do niej podłączyć. Jeśli budujemy dom tak jak miejsce, gdzie ja teraz mieszkam, czyli jak na końcu świata, gdzie podłączenie się do sieci wymaga wykonania iluś tam kilometrów jakiegoś tam kabla, to jest to bez sensu. To wtedy lepiej jest być samowystarczalnym. Ja też chciałabym mieć dom zupełnie samowystarczalny, chociaż w jakichś tam aspektach i uważam, że jest to
może nie koniecznością, jeśli chodzi o wszystkie rozwiązania, ale że dużo osób powinno w taki sposób właśnie do swojego domu podchodzić, ale to też ze względów takich i politycznych, i sytuacji na świecie, bo na przykład teraz jak była kiepska sytuacja na Ukrainie, no to ja myślę taka, że dom jest samowystarczalny, że sama mogę sobie wyprodukować prąd, wodę i jestem niezależna od innych, była w jakiś ten sposób bezpieczna też dla mnie. Także nie jest to w ogóle wizja utopijna, nie jest też jakoś bardzo niedostępna finansowo i coraz więcej osób w taki sposób swoje domy buduje. A podasz przykłady takich rozwiązań właśnie chociażby w Twoim domu? To znaczy, że co musi się zadziać, żeby ten dom był samowystarczalny? Typu, nie wiem, woda z deszczówki filtrowana i potem puszczana do naszych rur. Tak, no na przykład to jest to. Jeśli chodzi, to zacznę od wody w takim razie. Woda z deszczówki, zbieranie wody z deszczówki jest super. Dobra, wejdę trochę głębiej. Zbieranie wody z deszczówki plus woda ze studni. I jakby mamy zapewniony dostęp wody. Teraz tak, jeśli pozyskujemy wodę z takich źródeł, to musimy o tą wodę dbać. Nie możemy spuszczać wodą, która jest pitna ze studni, tak jak się robi w większości domów, prawie każdym polskim domu, tylko gospodarka wodą wewnątrz powinna być inna. Czyli tak, wodę tą świeżą, czystą ze studni wykorzystujemy do mycia rąk. I wtedy ta woda po myciu rąk jest wykorzystywana na przykład do spuszczania toalety albo do podlewania, nie wiem, kwiatów czy ogrodu. Potem tak, pozyskiwanie prądu. Prąd możemy pozyskiwać, takie dwa jakby najbardziej popularne, to jest albo z paneli fotowoltaicznych, albo z elektrowni wiatrowej, wiatraka, który mamy koło swojego domu. Ogrzewanie domu, najbardziej popularna jest pompa ciepła. I te wszystkie w ogóle sprzęty działają ze sobą razem, bo żeby wyciągać wodę ze studni, potrzebujemy mieć prąd, no bo to nie będziemy tego robić wiaderkiem, tylko to musi działać. Więc tak, pozyskujemy prąd z paneli fotowoltaicznych albo z elektrowni wiatrowych. Dom ocieplamy pompą ciepła, która też potrzebuje trochę prądu, żeby działać. No to są takie, i ścieki, czyli wodę, którą zużyjemy, wodę z toalety. To jest akurat dosyć popularne, już teraz dużo osób to robi. Taka przydomowa oczyszczalnia ścieków, zależy ile mamy miejsca w ogrodzie. Te ścieki po prostu są rozsączane po ogrodzie i oczyszczane samoistnie. I to nie jest jakaś, to jest coś, co się robi teraz już bardzo często. To jest też dobra opcja dla osób, które na przykład myślą o tiny house, o domu na kółkach, które nie wiedzą, gdzie chcą mieszkać, bo jest dużo takich, no i nawet startupów, które tworzą takie domy, ale dużo osób, które tworzą swoje domki i te domy muszą być samowystarczalne, no bo jeśli się przemieszczasz gdzieś, to już masz te instalacje tam w środku, produkujesz swój prąd, swoje ogrzewanie i tak dalej, i tak dalej. No, myślę, że Słuchaj, a jeżeli my mamy wizję tego naszego samowystarczalnego domu, jesteśmy w 100% przekonani, że to jest ta droga, którą chcemy iść, to do kogo mamy się zgłosić? Czy idąc do pierwszego, oprócz tego, że do Ciebie, idąc do pierwszego, może nie pierwszego lepszego, ale idąc do klasycznego biura architektonicznego, czy my możemy po prostu powiedzieć, że mamy takie i takie potrzeby i każdy architekt powinien być kompetentny, żeby taki projekt dla nas przygotować? Czy to już jest jakby taka wiedza dostępna, mainstreamowa i po prostu osiągalna dla każdego klienta? Chciałabym powiedzieć, że mógłby ktoś iść do każdego architekta i ten architekt mógłby coś takiego zaprojektować, ale nie jest tak do końca. To wynika też ze studiów, z edukacji. Nas na studiach prawie w ogóle nie uczyli nic o ekologicznej architekturze. Jakieś tam pitu-pitu w ogóle nieprzydatnym w życiu. Więc jeśli ktoś chciałby wybudować taki dom, to po pierwsze musi najpierw podjąć decyzję, czy to ma być dom taki tradycyjny, z nowoczesnymi technologiami, czy ktoś chce dom total ekologiczny, znaczy obydwa są ekologiczne, ale taki dom bardzo naturalny, wykonany, nie wiem, na przykład ze słomy, z gliny, który oddycha i ma wszystko bardzo takie, to jest taki inny nurt jakby ekologicznej architektury, taki 100% powrót do natury. I po prostu znaleźć biuro architektoniczne, które się w tym specjalizuje, co na ten moment nie jest trudne, bo tego jest dużo teraz już tak naprawdę, znaczy dużo. Myślę, że to wciąż jest jakieś 5% wszystkich biur architektonicznych w Polsce, ale jest to dostępne, także
albo trzeba się zgłosić do mnie, albo trzeba googlować w internecie i wydaje mi się, że lepiej jest zgłosić się do kogoś, kto rzeczywiście się w tym specjalizuje, tym bardziej, że tych specjalistów się pojawia coraz więcej, żeby uniknąć jakichś tam błędów, żeby ktoś nie uczył się na naszym projekcie domu, jak to zrobić, tylko żeby po prostu już miał jakieś tam swoje doświadczenia, rozwiązania. To też trzeba przeanalizować działkę, dobrać rozwiązanie, które jest dobre dla konkretnej działki, dla konkretnej rodziny. Różnym ludziom na różnych rzeczach zależy, więc z architektem trzeba się tak, wiesz, zaprzyjaźnić. To jest bardzo ważna osoba. Ale z drugiej strony też mamy osoby, które już mieszkają w swoim domu jakimś tam docelowym albo w mieszkaniu. Też myślę, że są dwa różne aspekty, tak? Bo dom rządzi się swoimi prawami, a mieszkanie w jakimś kompleksie też mamy po prostu mniejsze lub inne możliwości. Czy w takich sytuacjach, gdzie już ta bryła jest i te rozwiązania są, czy my możemy ten dom jakoś przetransformować, czy to nadal będzie ekologiczne, jeżeli my pozbędziemy się tego, co już jest i wprowadzimy jakieś innowacje, czy to nadal jest zgodne z nurtem ekoarchitektury i czy właśnie są takie rozwiązania, które możemy wprowadzić i tutaj właśnie rozgałęźmy to zarówno w przypadku domów, jak i w przypadku mieszkań, gdzie mamy mniejszą możliwość jakiejś tam ingerencji. Tak. Najbardziej ekologiczne rzeczy to są te, które już mamy, więc wszystkie zmiany... Znowu jak w modzie. Znowu jak w modzie, tak. Więc wszystkie zmiany, trzeba się zastanowić, czy to jest naprawdę dla nas kluczowe. Będę mówić pod kątem ekologicznym, bo pod kątem zdrowotnym zawsze te zmiany są ważne. Wszystko da się zmienić. Zresztą to się dzieje, bo nawet pomyślę sobie o polskich domach i nawet jak się jedzie autem, to widać, ile jest teraz osób, które montuje panele fotowoltaiczne, żeby produkować swój własny prąd. Ale to jest taka pierwsza zmiana tak naprawdę, która jest zero inwazyjna, poza tym, że jest ślad węglowy przy wyprodukowaniu tych paneli fotowoltaicznych. Przyjeżdża ekipa, montuje je, podłącza nasz dom, jesteśmy powiedzmy niezależni od prądu, chociaż to nie działa aż tak dobrze, bo ten prąd najpierw jest wysyłany do sieci miejskiej, a potem do nas, więc kiedy nie ma prądu, to ty i tak nie masz prądu, wiem, bo często się to tutaj zdarza, więc to jest absurdalne. No nieistotne, to są jakieś takie sprawy legislacyjne w Polsce. Co dalej? Dobra, powiem o mieszkaniach, o wnętrzach ogólnie, bo to nie są tylko wnętrza mieszkań, bo wydaje mi się, że to dotyczy zdecydowanej większości osób. Można powoli wymieniać sobie jakieś rzeczy, kiedy czujemy, że na przykład, nie kiedy czujemy, że coś wyszło z mody, tylko kiedy czujemy, że... Okej, kiedy czujemy, że coś wyszło z mody, dobra, to jest coś, co wielu osób dotyczy, nie podoba nam się nasze mieszkanie. Wtedy możemy zrobić jakąś lekką metamorfozę, nie wyrzucać wszystkiego, tylko, nie wiem, przykryć tą kanapę jakąś naturalną narzutą, którą możemy kupić w super sklepie i ma certyfikaty, albo w lumpie i ona też dalej będzie ekologiczna z jakiegoś fajnego, naturalnego materiału. To jest też znowu tak jak z ubraniami, że naturalny materiał, jakby fajnie, on jest fajny też dla planety, on jest przede wszystkim fajny dla naszego ciała. Nie wiem, czy kiedyś spaliście pod poszewką, która jest z poliestru, ale to jest jakaś masakra. Ja spałam przez przypadek, bo znalazło się takie u nas w domu. Ja się obudziłam rano cała spocona i nie widziałam, o co chodzi. Myślałam, że jestem chora czy coś, a potem się przeczytałam skład, patrzę, aha. Dobra, metamorfoza mieszkania. Możemy wiele rzeczy sami u siebie w domu zmienić. Pomalować jakiś mebel, odnowić go, zmienić uchwyty w szafkach. To jest taka najprostsza rzecz, jeśli chcemy ekologicznie, lekko zmienić nasze mieszkanie. Potem jakieś większe zmiany. Warto jest w ogóle, nie wiem, na przykład chcemy zrobić remont kuchni. Nasza kuchnia jest niefunkcjonalna, rozpada się i tak dalej. Okej, zmieńmy ją. Ale naprawdę warto jest zainwestować trochę więcej w nią, żeby ta kuchnia potem nam służyła na lata, a nie kupować jakąś kuchnię, nie wiem, w jakimś markecie budowlanym za dwa razy taniej, która za 5 lat znowu będzie do wymiany. Bo też jeśli zainwestujemy tak jak w modzie, jeśli zainwestujemy trochę więcej w coś, co jest dobrej jakości, na przykład taką kuchnię albo jakieś, nie wiem, szafy, to potem możemy sobie tylko przemalować front, albo zmienić front, albo go czymś okleić. Okleina nie jest też do końca dobra, ale jakby mamy takie większe pole do manewru. No i tak po kolei ze wszystkimi meblami można robić. Potem właśnie jakieś większe zmiany, na przykład nasz dom traci dużo energii. Mieszkamy w jakimś starym domu, na przykład stary dom po babci. Co z nim zrobić?
Możemy zacząć od wymiany okien na takie, które są na przykład trzyszybowe, czyli lepiej izolują nasze temperaturę. Można dom dodatkowo docieplić warstwą jakąś tam termoizolacji od zewnątrz, żeby bo na przykład straty energii to jest coś, no, coś bardzo nieekologicznego, tak? Bo po pierwsze i nieekonomicznego. Latem musimy, tak. I tak, dokładnie, dokładnie, to jest najważniejsze. Latem musimy chłodzić na potęgę, zimą musimy grzać. W ogóle taka dygresja tutaj w tym miejscu, bo w ogóle to, w jaki sposób my teraz projektujemy domy, globalizacja w dużej mierze przyczyniła się do tego, że my musimy tonę tych instalacji w domach mieć. Bo to jak projektowało się kiedyś, nie bez przyczyny zabudowa w Hiszpanii jest taka, że w wielu pomieszczeniach w blokach nie mamy okien, tylko takie interiory tak zwane, czyli okno na jakiś taki korytarz, taką klatkę schodową tak naprawdę, bo to jest dostosowane do klimatu, który jest tam. Tam jest gorąco, więc oni się od tego słońca chowali. W Urugwaju, tak jak mówiłam Ci o tym domu Follow Nature, to jest jakby no najczystszy przykład tego, jak powinno się projektować, żeby potem nie faszerować tych domów elektroniką i sprzętami, które sprawiają, że ten dom jest komfortowy, tylko wyjść od tego, żeby zaprojektować go tak, że jest dostosowany do klimatu. A najgorszym przykładem w tym wszystkim są przeszklone biurowce i wieżowce, które w ogóle nie nadają się do naszego klimatu. To ile instalacji jest tam wepchniętych, żeby latem nie czuć się jak w szklarni, a zimą jak w jakimś iglo, no to to jest jakiś kosmos tak naprawdę, więc ale to tego na przykład na studiach tego to już nikt nie uczy, żeby w taki sposób myśleć. To jest też smutne, ale ja się po prostu bardziej skupiam na domach i wnętrzach, bo nie mogę robić wszystkiego, ale tak jak rozmawiamy, to mówię o tym, że my po prostu się odsunęliśmy od tego, od jakby takiej esencji architektury, od tego, jak to wszystko powinno działać. I też powielamy pewne wzorce zagraniczne, które niekoniecznie mają rację bytu u nas. I nie wiem, biurowiec przeszklony w Kalifornii pełni zupełnie inną funkcję i wymaga innych rozwiązań niż taki w Warszawie, gdzie jest zimno. I czasami też w ogóle też kwoli dygresji widzę, że powstają takie, powiedzmy, cool biura, które teoretycznie są mega designerskie i nowoczesne i mają mnóstwo fajnych rozwiązań, a jednocześnie są tak dziwnie zagospodarowane, że na przykład nigdy nie wpada bezpośrednio słońce, albo wszyscy z drugiej strony zawsze zasłaniają rolety. Ja sobie myślę, Boże, zamiast współpracować z tą energią słoneczną, której jest mało, to akurat jest przykład z Zurychu, który wydawałoby się, że nie wiem, mógłby mieć akurat stanowić jakąś taki wzorzec. Myślę sobie, przecież właśnie powinniśmy być przy tym słońcu, kiedy ono wychodzi i korzystać z tego, że możemy mieć tą ekspozycję na światło. A te wszystkie rozwiązania były tak na maksa nieintuicyjne, jakby sprzeczne z naturą, że mimo, że jestem laiczką, to było przykro na to patrzeć. I czułam się bardzo niekomfortowo w tym przepięknym wnętrzu. No, dokładnie. Tak jest. Właśnie jak też rozmawiamy o biurowcach, to a propos wykorzystania ponownego budynków, ja opowiadałam trochę o domach, ale kluczowe jest wykorzystanie tych większych budynków, biurowców, no bo tak jak Ci mówiłam podczas rozmowy, że za 40 lat ilość zabudowań ma się podwoić, to my po prostu musimy robić coś z tymi budynkami, które istnieją, a nie robimy za bardzo, tylko budujemy nowe. W Chinach jest jeszcze tak, że te stare są burzone, a na ich miejsce powstają nowe. Ale na przykład w Polsce Mordor, czyli dzielnica biurowa, ona powoli wymiera, bo jest tworzona nowa dzielnica biurowa w innym miejscu, a te budynki, które tam są, nie za bardzo można coś z nimi zrobić, bo zostały tak zaprojektowane, że nie są w tym momencie elastyczne, albo mają za niskie wysokości kondygnacji, albo taki układ pomieszczeń, że nie można teraz tam wejść i zrobić, nie wiem, na przykład mieszkaniówki czy czegoś, bo po prostu ze względów prawnych nie da się tego tam wykonać. I jakby jest też na to rozwiązanie, tak żeby budować modułowo, czyli tak jakby z klocków, które potem można rozebrać i wybudować tak jak z klocków Lego, najlepsze porównanie. Kiedy budynek przestaje być użytkowany, my go sobie przekładamy i budujemy z niego coś innego w innym miejscu. I to też jest jakby, to samo tyczy zresztą domów jednorodzinnych, bo tak samo się buduje domy jednorodzinne. To jest też przyszłość i tak się powinno do tego podchodzić. To dobrze, że powiedziałaś o jakimś dobrym rozwiązaniu, bo to, co wspomniałaś o Mordorze, bardzo mnie przygnębiło. No, po prostu myślmy przyszłościowo, drodzy Państwo. Ale zastanawiam się, nie wiem, czy jest odpowiedź na to pytanie, czy mieszkanie w bloku, w apartamentowcu jest bardziej ekologiczne niż mieszkanie w domu jednorodzinnym?
No chyba tak. Chyba tak. Chyba niestety tak. Chyba niestety tak. No. Zależy też w jakim i jak się podejdzie do jego budowy, ale generalnie mieszkanie w skupiskach ludzi jest chyba bardziej ekonomiczne. Chociaż wszystkie te budynki powstają z betonu, a beton i generalnie jakby jest nadprodukcja betonu na świecie, a na świecie brakuje piasku, to jest inny temat, może to się wydawać absurdalne, ale na świecie naprawdę brakuje piasku, a piasek jest głównym składnikiem betonu. I my tego betonu używamy za dużo, a mieszkaniówki są prawie całe wykonane z betonu, więc trzeba by chyba dokładnie obliczyć ślad węglowy, żeby to tak ważyć. Bo jeśli ktoś świadomie podejdzie do budowy domu, to świadomie i na przykład ma dom samowystarczalny, off-grid, nie jest podłączony do sieci, no to może być dużo bardziej ekologiczne niż mieszkanie w bloku. Nie wiem, trochę ja musiałabym tak to jakoś przeanalizować. No ale właśnie tak sobie myślę, czy to ma w ogóle sens, bo na dobrą sprawę oczywiście wierzę w działania jednostki, ale to, że ty teraz zrezygnujesz ze swojego marzenia o domu po to, żeby mieszkać w bloku, no to jakby świata nie zbawimy. A jeżeli to ma nas unieszczęśliwić, to jakby z niekorzyścią dla przyszłości planety, bo więcej nieszczęśliwych ludzi też nam się do niczego nie przyda. Więc myślę, że tak jakby wzięcie na siebie tej odpowiedzialności za to, żeby wykonywać jakieś takie, dokonywać tych dobrych i świadomych wyborów, to jest jedna rzecz, ale jednocześnie mieć świadomość, że wiele czynników nie jest zależnych od nas, że to tak naprawdę to te odgórne rozporządzenia rządzą światem i nasz mały jednostkowy wybór nie jest aż tak istotny, żeby też, myślę, kompensować przede wszystkim, wracając do Twoich słów, swojego zdrowia i samopoczucia, że to zawsze powinno jednak być naszym numerem jeden, bo to my mamy tam mieszkać po to, żeby być zdrowymi i szczęśliwymi, a nie po to, żeby, nie wiem, pokutować za grzechy świata, bo to jest chyba też taka pułapka bycia eko i bycia poprawnym w każdej sferze życia. Dokładnie, tak jest. No tak jak Ci mówiłam, dla mnie najważniejsze w tym całym ekożyciu jest to, żeby to człowiek czuł się dobrze i żeby to, rozumiem, że mamy ratować planetę, ale umówmy się, dla każdego jest ważniejsze jego zdrowie niż zdrowie drzewa, czy nie wiem, jakiegoś tam lasu, czy czegoś, bo tak jest po prostu, więc mieszkanie w bloku, okej, może i byłoby bardziej ekologiczne. Wiesz, sama nie wiem, jaka jest odpowiedź na to pytanie, ale dla nas to nie byłoby lepsze rozwiązanie. Ja na przykład na początku swojej podróży takiej ekologicznej, ja doszłam do tego poziomu absurdu, że chciałam być tak bardzo eko, że na przykład był 30-stopniowy upał w Warszawie, ja cały dzień biegałam po mieście i nie piłam wody, bo znam, że nie kupię wody w plastikowej butelce, więc ja wolałam cierpieć i się odwodnić. To jest w ogóle, wiesz, to nie o to chodzi w tym wszystkim. Ale chodzi chyba wszystkie osoby, które zgłębiały te tematy, przechodziły przez jakąś wersję tego etapu, o którym mówisz, że właśnie nie kupię sobie wymarzonej, gorącej czekolady na wycieczce po Szkocji, dlatego że nie wziąłem swojego kubka i będę smutna przez pół dnia, ale nie kupię tej czekolady. Jakby ten kubek, miał już przechylić tą szalę na rzecz klęski planety naszej, klęski ekologicznej, więc wiadomo, że te skrajności też nie są dobre i też właśnie tak filozoficznie to podsumowując, wydaje mi się, że no osoba, która zadbała o siebie, będzie chciała to drzewo ratować i będzie chciała tą planetę ratować, tylko że no jeżeli nie zaczniemy od siebie, to te motywacje będą jakby podszyte właśnie tym cierpieniem, poświęceniem, dyskomfortem, a myślę, że to nie jest nigdy dobra intencja do, nie wiem, do zmiany i do pomocy. Tak, i dlatego ja też taka konkluzja, że w mojej tej przygodzie ekologicznej staram się przekonywać ludzi, że to ekobudownictwo, ekoarchitektura, ekownętrza są dobre dla ich zdrowia, bo to jest coś, co motywuje ich długofalowo i długoterminowo. Jeśli oni wiedzą, że kanapa, czy tam nie wiem, jakiś drewniany mebel jest dobry dla ich zdrowia, to oni go kupią prawdopodobnie, albo znajdą sposób, żeby go kupić. A to jest z korzyścią dla planety, to jest jakby taki side effect. Nie to, że ja coś ukrywam, ale ja nie wszystkim mówię o tym, to jest ekologiczne, weź to. Ja staram się w jakiś taki sposób, który ich właśnie przekona, opowiedzieć o tym, jakby patrząc jakby na ich potrzeby i to, co dla nich jest ważne. No. To jeszcze przyszło mi do głowy jedno pytanie i jeden aspekt, który może nas blokować przed ekologicznymi rozwiązaniami, że ekodom, ekoarchitektura może nam się kojarzyć z nieestetyczną,
z jakąś taką hipisowską, z hobbitem. To też może być dla kogoś piękne, oczywiście, to jest jakby totalnie kwestia gustu, ale możemy utożsamiać, że ten dom ekologiczny po prostu nie będzie w naszym stylu, on nie będzie właśnie taki nowoczesny, stylowy, kolorowy, nie wiem, w dowolne można wpisać. Czy rzeczywiście tak jest, czy możesz mieć cool ekodom? Oczywiście, 100%, ale powiem sobie, że też miałam tam kiedyś rozkminę, tak właśnie mówię, no szafa z recyklingu, to z tego i to sobie wyobrażam, że jakąś taką chatę zbitą z jakiejś lepiankę. Tak, lepiankę, dokładnie. I może tak być i ludzie też tak budują, jeśli ktoś nie ma zupełnie pieniędzy, to jest też jakby duży taki nurt airship, budowanie z, powiedzmy z odpadów, to jest jakieś tam rozwiązanie, ale ja nawet nie znam takiego airshipu w Polsce. Słuchajcie, możecie po prostu pooglądać filmy, które ja nagrywam i zobaczycie, że żaden z tych domów, które nagrywałam, nie jest brzydki. Większość z nich jest super stylowych i ma super rozwiązania i najważniejszy jest właśnie ten balans i łączenie. I w jednym ekskluzywnym domu, właśnie tym Follow Nature nad brzegiem Oceanu Atlantyckiego, kobieta miała kominek obity deskami takimi z rusztowania, rozumiecie? Wiecie, tak jak jest rusztowanie i są te takie deski, na których się klapie farba i cały syf. I ona miała to zrobione w salonie i to wyglądało rewelacyjnie, bo to było zbalansowane designerskimi lampami, ona była projektantką designu, designerskimi lampami, kuchnią całą w metalu i jakby ważny jest ten balans jak we wszystkim, więc nie, nasze mieszkanie nie musi wyglądać jak lepianka, zresztą teraz jest tak dużo przykładów architektury na świecie, właśnie też dzięki COVID-owi, temu jak projektować, temu, że ludzie sobie budują domki w ogrodach, jakieś takie, wiesz, małe tiny house za 20 tysięcy. Ten temat jest już przepracowany. Jest dużo rozwiązań, jak zrobić to tanio, używając rzeczy z recyklingu, ale w sposób estetyczny. A druga rzecz jest taka, że no nie musimy chodzić po świetnikach, tak jak w Holandii. Mamy internet, mamy różne strony. W Polsce nie jest to aż tak rozwinięte, ale w Holandii oni mają dedykowane strony internetowe właśnie do urządzania domów w drugim obiegu, czy tam w takim właśnie nurcie eko. Komuś zostaną płytki z urządzania łazienki, mega ładne, ekskluzywne. Zostaną mu trzy płytki, nie ma co z tym zrobić, chce to sprzedać albo oddać. No i to są piękne płytki. Jakby rola architekta jest w tym też taka, żeby łączyć ze sobą te rzeczy. Naprawdę Holandia jest idealnym przykładem tego. Oni mają, no ja kocham holenderski design. Ich domy są cudowne, przepiękne, a jest tam mnóstwo rzeczy właśnie takich patentów. Nie wiem, na przykład jeden dom, który nagrywałam, miał, słuchajcie, salon otwarty na dwie kondygnacje i tam wisiała gigantyczna lampa, która była zrobiona ze starych takich okropnych ulicznych lamp, bo po prostu wymieniali je na LED-owe i oni zrobili z tego instalację, taką wielką kulę z tych lamp i to po prostu wyglądało jak, nie wiem, jak lampa za jakieś 500 tysięcy z jakiejś galerii sztuki po prostu. Chodzi o umiejętne poruszanie się w tym świecie. Uf, uspokoiłaś mnie i nas wszystkich strażników estetyki. Ostatnie pytanie, bo wyczytałam Twoje słowa, że powiedziałaś, że przyszłością Twoim zdaniem jest tak naprawdę bioarchitektura. Więc na koniec powiedz nam, co to jest i w takim razie, co nas czeka w przyszłości. Co nas czeka w przyszłości? Mam nadzieję, że właśnie ta bioarchitektura. Bioarchitektura, ja trochę o tym mówiłam tutaj, przemycałam, to jest połączenie takiej super naturalnej architektury, budowanie z tych najbardziej naturalnych materiałów roślinnych z najnowocześniejszymi technologiami, z najnowocześniejszymi rozwiązaniami. Czyli na przykład, tak jak wspomniałam o domu, ścianie z alg. Tu mamy ścianę z alg, która jest w ogóle piękna, no bo pływają sobie algi. I to jest połączone z nowoczesnymi technologiami, które tak regulują, nie wiem, na przykład, może coś, dobra, nie. Albo dom, o którym Wam mówiłam, dom z grzybni, gdzie grzybnia rozrasta się bardzo szybko i taki dom może wyrosnąć w 7 dni niezależnie od rozmiaru i potem, kiedy chcemy się gdzieś przenieść, spryskuje się dom jakąś specjalną substancją, która tą grzybnię jakby usypia, powiedzmy zabija, nie zasypia, usypia na kilka dni i ten dom możemy spakować, przenieść w inne miejsce, tam znowu spryskać i ten dom znowu obrasta tą grzybnią i ona reguluje nam w środku temperaturę, wilgotność, pracuje, oczyszcza powietrze. Albo takie formowanie drzew, które jakby tworzy
no, swego rodzaju jakiś tam dom, takie schronienie, obudowanie tego liśćmi, ale to też jakby związane z nowoczesnymi technologiami, które w jakiś sposób też kontrolują. Kurczę, no to jest temat tak zawiły. Mówiłam o tym architekcie, z którym rozmawiałam, to jest w ogóle profesor architektury na Stanfordzie i on mówi, że są już wymyślone rozwiązania na wszystko, tylko z jakiegoś powodu my ich nie do końca używamy. No mam nadzieję, że to się zmieni, ale to też pięknie pokazuje, że nie trzeba wybierać nurtu ani, czyli że albo, tak, korzenie albo technologia. Nawet nie musimy podążać dokładnie za wzorcem holenderskim, ale możemy po prostu pięknie nie tyle przeplatać, co po prostu wręcz tak zintegrować te dwie rzeczy i stworzyć w ogóle świat, który trudno jest nam sobie wyobrazić. No powiem Ci, że czekam, aż się Polacy będą chwalić, że mają grzybnię, która im reguluje, nie wiem, mikroklimat w domu. Bardzo to jest ciekawa perspektywa i sama jestem mega zainspirowana, żeby, wiesz, poszukać, pooglądać sobie, co ludzie już wymyślili i obserwować, jak to zostaje powoli wprowadzane, nie wiem, chociażby do nas, do Polski. Także ciekawi mnie, co przyniesie przyszłość pod względem tego innowacyjnego budownictwa. A ja chciałam Tobie bardzo podziękować za to, że się podzieliłaś wiedzą i przywołałaś tyle fajnych historii, przykładów i mam naprawdę wielką nadzieję, jestem pewna, że zmotywowałaś i zainspirowałaś wiele z nas, na pewno mnie, do tego, żeby jednak doedukować się i szukać tych rozwiązań u siebie, bo jest dużo władzy tutaj w naszych rękach i zamiast się frustrować, to można po prostu przyjąć inicjatywę. Dokładnie. Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. Bardzo miło mi się o tym opowiadało, chociaż wiadomo, to jest kropla w morzu, temat jest mega rozległy, ale dobrą informacją, jakby konkluzją jest to, że jakby każdy z nas w każdym budżecie może stworzyć dla siebie przyjemne, zdrowe i ekologiczne miejsce do życia. Ja w takim razie czekam na kolejną serię Twoich filmów z kolejnych miejsc na Ziemi, więc kibicuję i do usłyszenia. Dzięki. Dzięki. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i jak zawsze przypomnę, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano. Możecie go posłuchać na Spotify, na iTunesie i na YouTubie, a raz w miesiącu, pierwszego dnia miesiąca, mam dla Was solowy odcinek z inspiracjami i polecajkami. Ważna informacja ode mnie jest też taka, że swoją działalnością staram się każdego miesiąca wspierać inną fundację i przekazuję 10% zysków z mojego sklepu internetowego na wybrany cel charytatywny. I w miesiącu lipcu jest to fundacja Dobra Porażka. W jaki sposób ją wspieram? Otóż w moim sklepie internetowym karolinasupańska.com/sklep są moje e-booki, które napisałam na przestrzeni ostatnich lat. Dotyczą głównie zdrowego stylu życia, ale też samorozwoju, także zajrzyjcie sobie, jeżeli Was to interesuje. I ja po prostu część zysków przekazuję fundacji. Tak to działa. Jeszcze raz wielkie dzięki za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia już za tydzień. Cześć!